Znamy wartość naszą, wiemy, jak wysoko wycenił nas Bóg, posyłając swojego Syna, dając nam w Nim zbawienie, pojednanie, oczyszczenie. Mając taką świadomość potęgi, majestatu Boga, pamiętajmy o tym, jak wiele znaczy dla Niego to, że Jego Chrystus za nas umarł, jak bardzo On chce mieć z nami społeczność, jak bardzo chce z nami mieć takie czyste, święte relacje. Chwała Bogu. Wiecie, dostaliśmy coś najwspanialszego na tej ziemi. Wiara, która pozwala nam szukać Bożego oblicza i doznawać, że On miłuje nas i że chce nas mieć zawsze ze sobą na wieczność. Wiara, która oparła się na tym, który przyszedł do nas, aby powiedzieć nam te wspaniałe wieści z nieba, który widział Ojca i może nam objawić Ojca, może nam wskazać, jaki jest Ojciec. Radujmy się i cieszmy się nieustannie z tego, że dotarła do nas wiadomość. Poganie od początku cieszyli się, Żydzi też się cieszyli, którzy doświadczali tego spotkania z Panem i zobaczenia w Nim swojego Zbawiciela. Wszystkie narody zaczęły się radować na tej ziemi, gdzie Ewangelia docierała i ludzie zaczynali doznawać, że jest Bóg na niebie, który posłał im swoje zbawienie, posłał im swoje pojednanie. I Jezus Chrystus powiedział o sobie, że jestem drogą, prawdą i życiem wiecznym. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc drogę znamy, wiemy, jak wracać do tego, który posłał nam swojego Syna. W jaki sposób wracać, jak mamy w tym czasie uczyć się Pana, jak mamy sięgać do Bożego Słowa. Widzimy, że na ziemi mamy wielki rozgardiasz co do sposobu wracania do Boga, ale możemy być zdziwieni, gdyż widzimy Jezusa, który jest drogą do Boga. A więc powinno być to sprawą oczywistą, że wszyscy wiemy, jak wraca się do Boga. W jaki sposób żyje się codziennie. My wiemy, bo to jest droga. Człowiek, który patrzy na Jezusa, rozpoznaje, że taki sposób życia to jest życie, które podoba się Bogu. Odstępowanie od tego sposobu życia jest odstępowaniem od drogi powrotu, a więc zaczyna się chodzić po manowcach. Kiedy patrzymy na Jezusa i widzimy w Nim wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, wtedy doświadczamy, że w Chrystusie jest wystarczające wszystko dla mnie i dla Ciebie, żeby być zbawionymi. Chrystus więc ma dla nas największą wartość, ponieważ w Nim widzimy, jacy my mamy być, patrząc na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Chcemy być jak On, chcemy mieć wolność jak On, chcemy służyć jak On, chcemy głosić jak On, chcemy czynić dobro jak On, chcemy dawać odpór wrogom jak On, chcemy Go naśladować, chcemy podziwiać. I zadziwiony człowiek zaczyna widzieć w Chrystusie tyle wspaniałości wobec siebie samego, zaczyna być zadziwiony, że On tak potrafił do nas wyjść. Naśladować Jezusa nie jest proste. To jest najtrudniejsza sprawa na tej ziemi, ale możliwa dzięki Duchowi Świętemu, który przyszedł, aby nas wprowadzać w tą kosztowność, kim jest Jezus Chrystus. I cały czas nieustannie doświadczamy, że krzyż to nie jest tylko takie miejsce, o którym mówi się, ale to jest krzyż, jest miejscem, gdzie kończy się nasze ja, gdzie kończą się nasze mrzonki, nasze plany, zamysły, czy nasze próby dostania się do Boga po swojemu, gdzie umiera wszystko, umiera całe ludzkie kombinowanie, całe ludzkie działanie, cała ludzkość umiera na krzyżu wraz z Chrystusem. Dlaczego Bóg sprawił, że cała ludzkość umiera wraz z Chrystusem na krzyżu? Bo Bóg w Chrystusie rozpoczyna nowe dzieło, całkowicie nowe dzieło. Wszystko staje się nowe. Zobaczmy, że my musimy przez wiarę przyjąć, zaakceptować, uznać Boży sposób rozwiązania naszego problemu. Wtedy łatwiej jest poddać się Bogu. Wtedy nie próbujemy przemycić do tego, co nowe, naszego starego ja i próbować nazwać to, że to nie jest takie złe. Zdajemy sobie sprawę, że nawet dobre uczynki ludzkie to jest splugawione,
są uczynki. A więc nawet nasze dobre uczynki są nienadającymi się na to, żeby wejść do wieczności. Bóg to wszystko składa na swego Syna i tam Chrystus umiera z powodu tego wszystkiego, cośmy zrobili, czy co jeszcze może zrobimy złego, aby dać nam przebaczenie, aby dać nam oczyszczenie. Bóg w Chrystusie zaczyna wszystko więcej. Zaczyna wszystko w doskonałości. Chrystus w posłuszeństwie doszedł do doskonałości, aby stać się sprawcą naszego zbawienia. A więc doświadczamy czegoś wznioślejszego, niż gdybyśmy mieli obchodzić jakieś uroczystości świąteczne, czy jakieś wielkie wzniosłe akty, gdy się wydarzały w czasach Izraela. W Chrystusie doznajemy coś o wiele wznioślejszego, coś o bardziej godnego Boga. Bardziej godnego Boga niż składanie nawet tysiąca kozłów, owiec, byków czy innych, jałówek, krów, czegokolwiek. W Chrystusie znajdujemy o wiele więcej wspaniałości, więcej godności. Tam zaczyna prawdziwe człowieczeństwo nabiera rzeczywistych kształtów, o których myślał Bóg. Człowiek staje się stworzeniem godnym należeć do Boga. W Chrystusie odzyskujemy godność bycia ludźmi, bo Słowo Boże mówi, że stali się jak zwierzęta bezrozumne, które się prowadzi na śmierć, nawet nie mają pojęcia o tym. W Chrystusie nabraliśmy z powrotem godności, aby być sobie bliskimi, innymi wobec siebie, niż byliśmy wcześniej, żyjąc w świecie, kiedy mogliśmy okłamywać, zwodzić podstępem, załatwiać jakieś tematy i sprawy. Tu nabraliśmy godności. Chrystus to godność, to nowy, święty charakter, to inny sposób podchodzenia do siebie nawzajem. Chrystus zmienia wszystko. Kiedy kończy się to, co stare i zaczyna się to, co nowe, Chrystus odmienia wszystko. Już nie musimy starymi sposobami próbować dochodzić do jakichś rzeczy. Otrzymaliśmy wszystko w Chrystusie. Więcej, więcej i więcej. Kościół, oblubienica, przyzdobiona w klejnoty, skarby chrystusowe. Chwalebny obraz ludu Bożego, który idzie w kierunku spotkania ze swoim oblubieńcem. Ludzi, którzy znają swoją cenę i wiedzą, jak wiele znaczy to, aby stawić się przed nim czystymi. Mają świadomość tego, że przemija ten świat i kończy się wszystko, ale Kościół idzie dalej, idzie na wieczność do Chrystusa. Godność to jest coś bardzo ważnego. Wiecie, kiedy zniszczysz godność w narodzie, ten naród staje się zupełnie do zdobycia, łatwy do zdobycia. Ale kiedy jest godność, kiedy ludzie mają charakter, mają świadomość godności tego, kim są, wtedy trudno takich pokonać. Jezus chodzi po tej ziemi i wie, kim jest. Chodzi zdecydowanie, w prosty sposób. Jest jak baranek, ale jak lew. Jest łagodny, ale też i zdecydowany zwycięzca. Potrafi przejść pośród tych, którzy chcą go zrzucić ze skały. Przejść jak bohater i nikt go nie może tknąć. Godność człowieczeństwa przywraca w nas Chrystus. To jest coś, co jest bardzo nam potrzebne. Nam, którzy wychowani byliśmy w kłamstwach, w obłudzie, w złośliwościach, w złodziejstwach, w wynoszeniu się jeden na drugiego, w lekceważeniu się nawzajem. Chrystus to zabrał wszystko na krzyż, aby skończyć to między nami ludźmi, aby dać nam godność, abyśmy mogli otwierać usta w sposób godny, czysty, prawidłowy. To jest to, z czym znowuż diabeł walczy, żeby odebrać godność Kościoła. Próbuje pokazać Kościół jako taki bałaganiarski organizm, w którym każdy robi, co chce, jak uważa i kiedy chce i jak sobie myśli. Żeby Kościół stracił godność. Ale widzimy, że kiedy przychodzi czas końca i kiedy całe zgorszenie zostaje zabrane, wtedy widzimy, jak Kościół jaśnieje pełnym blaskiem. A więc Kościół zachowuje godność nowego człowieczeństwa. Kościół żyje nadal w konkretny, zdecydowany, prawidłowy, określony przez Chrystusa sposób. Kościół nadal widzi swojego oblubieńca.
Kościół nadal poddaje się przekształcaniu. Kościół nie śpi i nie drzemie. Kościół zdaje sobie sprawę, kim jest ten, który wróci. Wielu ludzi spodziewa się różnych wydarzeń. Omawiane są te wydarzenia w różny sposób. Ale otwórzmy na chwilę Ewangelię Marka, 13 rozdział. Co mówi sam Chrystus? Od 24 wiersza. Ale w owe dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Wiecie, ten temat przyjścia Jezusa jest tak często omawiany ze szczegółami. Pokazywane są różne fakty. Ale co jest najbardziej pominięte w tych wszystkich rzeczach, w których się omawia to, jak to będzie, w jaki sposób, jak znaki pokazują, co jest najmniej postrzegane? Kto wróci? Rozumiecie? Omawiane są różne fakty, jak to, kto wróci? Jak mało jest postrzegane. A Jezus mówi, a wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Któż więc wróci na tą ziemię? Syn Człowieczy wróci w chwale, w której jest obecnie. Po co wróci ten Syn Człowieczy? Dlaczego On mówi o sobie, że Syn Człowieczy wróci? Bo On wróci po Synu według Jego człowieczeństwa i córki. On wróci po tych, którzy dostali Jego godność. Jego śmiałość, Jego charakter, Jego świętość, Jego czystość chodzenia przed Bożym obliczem, Jego wierność. I zwróćcie uwagę na to, co On mówi, chodząc po ziemi. On mówi, kto jest Jego bratem, kto jest Jego siostrą, kto jest Jego matką. Ten, który pełni wolę Ojca, który jest w niebie. Jezus pokazuje, kto jest Jego rodziną, ten, który pełni wolę Ojca, który jest w niebie. Ilu ludzi myśli na tym, aby pełnić wolę Ojca, który jest w niebie? Ilu myśli naśladować Jezusa w wypełnianiu woli Ojca? Ilu myśli być jak synowie i córki według tego synostwa? Ilu pragnie żyć jak Chrystus? Wróg wiele rzeczy wysuwa do przodu, ale zawsze spycha w cień człowieczeństwo Chrystusa, żeby nawet sobie człowiek nie pomyślał, aby być jak Chrystus, aby z Jego człowieczeństwa dzisiaj być człowiekiem na tej ziemi według upodobania Bożego, człowiekiem nowego wymiaru. I Paweł, widząc to i dostrzegając to, co jest w Chrystusie, on uznał za śmieć to, co osiągnął bez Chrystusa. Bo dopiero w Chrystusie jest wszystko czyste, doskonałe, święte i wspaniałe. Wiecie, my potrzebujemy mieć Jego charakter. My potrzebujemy mieć Jego upodobania. My potrzebujemy wszystko wziąć z Niego, z tego wspaniałego Syna Człowieczego. Aby gdy On wróci, spotkał nas tu na ziemi, żyjącymi jak On żył na tej ziemi. Wypełniających wolę Ojca w niebie. Dlatego Jezus mówi tu o sobie. Ujrzą Syna Człowieczego. Gdzie On jest, ten Syn Człowieczy? Może w wielu miejscach się zgubił, zniknął, wyparował. Gdzie jest ten Syn Człowieczy obecnie, wśród wielu nauczań? Gdzie zniknął ten, który mówi o sobie, że wróci w chwale, w potędze i majestacie? Dlaczego ludzie nie mają punktu odniesienia, skoro On tu był? Czy żyjesz jak Chrystus? Czy myślisz jak Chrystus? Czy mówisz jak Chrystus? Czy masz społeczność z Ojcem jak Chrystus? Bo On wróci po tych, którzy chcieli być jak On. Czytaliśmy o tym z listu do Hebrajczyków, że znamy Go według tego, jak chodził po tej ziemi. I takiego mamy, w takiej chwale Jego mamy chodzić tu po tej ziemi. To, co człowiekowi jest potrzebne, chrześcijaninowi, chrześcijance, to jest godność potrzebna. Godność, by nie schodzić na byle co i nie chodzić z byle czym. Chodzić w czystości Chrystusowej. Widzicie, diabeł przyszedł do tego Syna Człowieczego i mówił, jeśli jesteś Synem Bożym,
to zrób to czy tamto. Wiecie, życie ma sens wtedy, kiedy chcemy być jak Chrystus, kiedy chcemy pokonać wroga. Wtedy mamy prawdziwego wroga, bo on nie chce, abyśmy byli jak on. On chce zniszczyć wszelki obraz jego obecności na ziemi. On chce, żeby chrześcijanie mieli wielkie uroczystości, jakieś wielkie spotkania, ale by nie byli jak Chrystus, aby ich życie było spartaczone, pobrudzone, zagmatwane, zagubione w różnych naukach, kolejnych i kolejnych przychodzących z miejsca, gdzie już zapomniano o nim, gdzie tworzy się już nauczania antychrystyczne, przeciwko Chrystusowi stojące, przeciwko temu, co on uczynił, chodząc po tej ziemi, kiedy przyjął krzyż i kiedy umarł z powodu naszych grzechów, wtedy wszyscy umarliśmy w nim. Mówiliśmy już, jeśli my śmiemy żyć, to tak jakbyśmy stawiali Chrystusa w złym świetle, jakby to nie było najlepsze wyjście, żebyśmy my przestali żyć. Jakby to było jakieś takie nie do końca przemyślane wyjście. Jak to? My mamy przestać żyć? To właśnie naszym starym sposobem życia mówimy, Boże, chyba powinieneś to zrobić inaczej. Przecież widzisz, że nie jesteśmy takimi złymi chrześcijanami. Wystarczyło tylko więcej do nas powiedzieć i byłoby już dobrze. A jednakże Bóg wiedział, co zrobić i posłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu Golgoty, abyśmy my przestali żyć. Wiecie, najlepsze dla mnie i dla ciebie jest to, gdy my nie żyjemy, bo wtedy Chrystus żyjący w nas może zrobić to, co jest dobre, miłe i pożyteczne między nami. To On może pomóc nam budować się na dom dla Boga, to On może pomóc nam miłować się nawzajem, On może pomóc nam przebaczać, On może pomóc nam wychodzić naprzeciw, On może pomóc nam być jedno, On wszystko może nam pomóc. On mówi, że bez Niego nic nie uczynimy. Zobaczcie, że piękno Chrystusowe to nie my wyprodukujemy, tylko On czyni je w nas. I On określa bardzo wyraźnie. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Wybranych swoich. Któż więc jest tym wybranym Jego? Powołanych jest wielu, ale wybranych niewielu. To jest ten, który pokochał Syna Człowieczego, tak żyjącego na ziemi, aby pójść i naśladować Go. On wróci na tę ziemię. Syn Człowieczy wróci. Ten, z którego się śmiali, szydzili, kpili, wróci. I wtedy wszyscy ludzie zobaczą, jak nie pasują do Jego obrazu. Jak życie ich jest w ciemnościach, a nie w światłości. W wielu miejscach Pawła spotykamy piszącego, że my mamy być jako dzieci światłości, chodzące za dnia, świecące w ciemnościach tego świata. To jest, musi być Chrystus, bo nie, my sami siebie nie świecimy. To musi być Chrystus, a więc Chrystus musi być wywyższony w tobie i we mnie. On musi stać się najważniejszym, dla którego chcemy żyć, którego chcemy się uczyć, z którym chcemy chodzić i chcemy, żeby On przez nas dokonywał swoich dzieł. Na kogo więc ludzie czekają? Mówią, wielu się cieszy. Chrystus wróci, zabierze nas do siebie. On mówi, kiedy wrócę, usunę wszystkie zgorszenia ze swego królestwa. Wszystko, co nie pasuje do mnie, usunę. Bo tylko Chrystus jest czysty, święty i nieskalany. A więc usunie wszystko, co nie chce być jak Chrystus. Dlatego główną cechą oblubienicy jest naśladować Go. Naśladować Go w różnych doświadczeniach, ale naśladować Go. Iść wiernie za Nim, oddzielony przez krzyż od swego ja, aby czynić to, co podoba się Jemu. I to jest to, z czym wróg walczy, próbując zawstydzać nas co do obrazu Chrystusa, co do Jego sposobu mówienia, działania. Próbując nowe systemy wprowadzić, sposoby, które lepiej będą mówić o Nim. Ale On powiedział bardzo prostą rzecz. Mów tylko to, co ja Tobie powiedziałem. Powtarzaj to, co ja Tobie powiedziałem. I apostołowie nie robili nic innego, tylko powtarzali to, co usłyszeli od Niego. I Duch Święty im to przypomniał.
A Jezus mówi, a ja potwierdzę każde swoje słowo. Niech potwierdza. Niech potwierdza Pan to, co jest cenne i wieczne. W liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, mamy słowo, które mówi do mnie i do Ciebie bardzo wyraźnie. Co się stało? Że zbawieni jesteśmy przez jedną ofiarę raz na zawsze. Zbawieni przez ofiarę Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I znowuż wróg bierze piękną, wspaniałą Bożą prawdę i z niej robi antyprawdę. On mówi, bez względu na to, jak żyjesz, jesteś zbawiony raz na zawsze. Możesz pozostać w swoich grzechach i jesteś zbawionym, bo jesteś zbawionym raz na zawsze. Ale ani Pan Jezus tego nie mówił, ani też apostołowie tego nie uczyli. Chociaż prawdą jest, że jesteśmy jedną ofiarą zbawieni raz na zawsze. Jezus nie będzie codziennie szedł na krzyż, żeby umierać za kolejny dzień naszego życia na ziemi. On jedną ofiarą zbawia nas na wszystkie dni naszej wędrówki, ale my musimy być w miejscu zbawienia w każdym jednym dniu. W miejscu oczyszczania Jego ofiarą musimy być każdego dnia. Musimy być oddzieleni od naszych grzechów każdego dnia, by czerpać z tego zbawienia. I tu są słowa od 5 wiersza może. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Czyż nie jest to piękne, że na każdy dzień naszej ziemskiej wędrówki On zabezpiecza Ciebie i mnie, abyśmy szli w Jego zbawieniu, zbawieni od naszych grzechów, Jego ofiarą, oczyszczeni krwią baranka, każdego dnia nowe człowieczeństwo. To jest Jego zbawienie. Każdego dnia z niebem w sercu, z ojczyzną, do której zmierzamy, z wolą Ojca w codzienności. To jest Jego zbawienie. I gdy jesteśmy w tym zbawieniu, to nasze życie już nie jest starym życiem, ale nowym. Gdyż Jezus nie zbawia wirtualnie, On zbawia namacalnie. On uwalnia nas od starego, aby napełnić nas nowym. A więc jesteśmy raz na zawsze, na każdy dzień, doskonała wiadomość dla mnie i dla Ciebie, do ostatniego tchnienia. Krew Jezusa jest wystarczająca. Ta ofiara czyni nas uświęconymi. Ale teraz Słowo Boże mówi, kto nie uświęca się, nie zobaczy Pana, ale ci, którzy się uświęcają, zobaczą Go. Bez uświęcenia nie można zobaczyć Pana. A więc codziennie muszę korzystać z tej świętości Chrystusa. Codziennie przyjmować z upodobaniem nowe człowieczeństwo. By nie wracać do starego, by nie stawać się z powrotem upadłym Adamem, upadłą Ewą, ale być naśladowcą Chrystusa każdego dnia. To jest raz na zawsze. I kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Prawdą jest raz na zawsze, ale musimy w tym pozostać. Pozostać oddzielonymi od świata ciemności przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Pojednani z Bogiem przez ofiarę Jezusa Chrystusa, należący do działu według upodobania Ojca. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I znowuż spotykamy to słowo, na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. A więc mamy doskonałość w Nim.
ale musimy poddawać się Jego doskonałości codziennie. Poddawać się doskonałemu człowieczeństwu Chrystusa. On w niczym nie zgrzeszył. Poddawać się obrazowi doskonałego człowieczeństwa, bo jesteśmy ludźmi na ziemi. Dlatego musimy poddawać się temu doskonałemu człowieczeństwu, które Chrystus, żyjąc na ziemi, wykonał całą wolę swojego Ojca. Mamy wzór do naśladowania. Mamy tego, który położył swoje życie, aby dać nam uświęcenie, oddzielenie, oczyszczenie. Tego, który daje nam doskonałe życie na ziemi, abyśmy mogli czerpać z tego doskonałego Jego życia. Tego, który odszedł, aby teraz stawiać się za nami. Aby orędować za nami każdego dnia, każdej chwili. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zabrał z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożył w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Jest ta jedna ofiara, już nie ma jakiejś innej. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. To jest główna bitwa wroga naszej duszy. Odebrać nam obraz prawdziwego człowieczeństwa. A wtedy co? Każdy zgubiony. Każdy czyta Biblię i nie wie, o co chodzi. Jeden bierze to, drugi bierze tamto, ktoś bierze jeszcze coś innego. Budowane są różne religie, różne wyznania. Ale cały czas, gdzie jest Jego człowieczeństwo? Gdzie jest naśladowanie Jego człowieczeństwa? Gdzie jest życie według tego człowieczeństwa, w którym Bóg ma upodobanie? Gdzie jest nowy człowiek? Bo stare już się skończyło. Gdzie jest radość zbawienia w Chrystusie? Gdzie jest piękno? Ono nadal jest otwarte. Tylko czy człowiek tego chce? Czy człowiek nadal chce żyć według tego człowieczeństwa? Wymyślono wiele rzeczy, różne rzeczy pobrano, używając coś ze słowa, ale obracając to w innym kierunku. Tak właśnie wróg działa. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otucha, to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Pamiętam, że apostoł Paweł powiedział, nic innego nie chcę między wami umieć jak krzyż Chrystusowy, gdyż oni zbłądzili, potrzebowali oczyszczenia, uwolnienia, tam na miejscu, tam na krzyżu jest uwolnienie, a piękne rzeczy są w zmartwychwstaniu. I zobaczcie, co dalej pisze apostoł. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Jedną ofiarą raz na zawsze, ale wystarczy, że zaczniemy sobie pozwalać na grzeszenie. Wtedy już nie ma ofiary, nie ma co nas oczyścić z tych rozmyślnie grzechów. Kiedy sobie człowiek pozwala na grzeszenie, bo mu się wydaje, że raz na zawsze, to znaczy, że już nie ma znaczenia, jak ja żyję. Jednakże, kiedy człowiek pozostaje w jakimś grzechu, kolejny dzień, nie ma już ofiary za ten grzech. Nie ma oczyszczenia, człowiek pozostaje w brudzie. Zaczyna sobie lekceważyć ofiarę Jezusa Chrystusa. Staje się ona pospolita, przestaje używać krwi, aby się oczyszczać z tego grzechu. A więc odpowie za ten grzech, chociaż jest wierzący. Jezus uczył w bardzo prosty sposób, jeśli ktoś przyjdzie i przyzna się, zgrzeszyłem, zgrzeszyłam, żałuję, przebacz mu. On złożył jedną ofiarę, żeby oczyścić nas z naszych grzechów. Jeśli zgrzeszyłem, zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś, przyjdź, przyznaj się, oczyści. Ale jeśli pozwalasz sobie na to, żeby uznać, że ten grzech to żadna przeszkoda, wtedy już nie oczyszcza. Rozumiemy to?
Dopóki uznajemy grzech grzechem i przyjdziemy, Pan jest wierny i oczyści. Ale jeśli zaczynamy grzech już nie nazywać grzechem, pozostając w nim, wtedy już ten grzech wisi na nas. I kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, odrzuci nas, bo to jest nieprawość. A więc On przyjdzie i pośle aniołów, żeby zebrali wszelką nieprawość. To są właśnie ci, którzy uznali, że mogą pozostać w jakichś grzechach, a Pan i tak ich zbawia. Zostali zwiedzeni, oszukani. Mamy się oczyszczać z wszystkich naszych grzechów. Mamy się oczyszczać z wszystkiego, co możemy dobrego zrobić, a nie robimy. Bo to też jest grzechem. Kto umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. On dał siebie, żeby dać nam zbawienie. Ale pamiętajmy, nigdy, nigdy nie zaprzyjaźmy się z grzechem. Nigdy nie pozwólmy, żeby ten grzech z nami chodził dzień po dniu, dzień po dniu. Bo kiedy wróci Syn Człowieczy, nie odnajdzie swego obrazu i nie weźmie do siebie. A więc jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał. Uznał za nic niewarte w tym momencie to. Nie potrzebuje tego, by się oczyszczać. Nie ma dla mnie znaczenia, że on takie święte życie prowadził. Ja nie muszę. I też będę zbawionym, będę zbawioną. I zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony. I znieważył ducha łaski. Rozumiecie, następna rzecz, łaska. I znowuż wróg, przystępując do ataku, zaczął wymyślać, no z łaski, za darmo, nie z uczynków, nic nie musisz robić, aby być zbawionym. Znieważył ducha łaski. A Paweł mówi, czyż dlatego, że jest łaska, to mamy pozostać w grzechu? Mówi, przenigdy. A więc mówi, oczyścisz się i nie zostaniesz w grzechu, dlatego, że jest łaska. Dlatego, że spodziewasz się, że wróci tu Syn Człowieczy, który chodził po tej ziemi, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym nauczaniu Piotra, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego, którego wyście ukrzyżowali. Siedzi po prawicy Ojca w niebie, panuje nad wszystkim i wróci w tej chwale po tych, którzy są podobni do Niego. To jest wezwanie dla mnie i dla ciebie. Iść i naśladować Go. Chcieć być podobni do Niego. Chcieć być jak On. To jest nasze najwyższe pragnienie, które Duch Święty przyszedł zrealizować. Chcenie i wykonanie daje Bóg. Ale jeśli nie będziemy tego pragnąć, jeśli wystarczy nam byle jakie chrześcijaństwo, wtedy mamy już problem, bo w byle jakim chrześcijaństwie grzech nazywa się błędem. A wielu błądzi. Ludzką rzeczą jest błądzić. Tak jakby było ludzką rzeczą jest grzeszyć. W chrześcijaństwie też, cóż, nie grzeszysz? Wszyscy przecież grzeszą. A więc zrobiono, że wszyscy grzeszą, a więc krew Jezusa, ofiara Jezusa. Nie ma siły, żeby nas uwolnić. Czyżby tak słaby był Chrystus, żeby nie uwolnić nas z naszych grzechów? Paweł mówi, o nie, właśnie On przyszedł uwolnić mnie z tego, co wiedziałem, że powinienem robić, a nie mogłem tego zrobić. Uwolnić mnie od grzechu, abym mógł czynić wolę Ojca tak jak On. Niech będzie uwielbiony Chrystus, wszędzie Chrystus. Diabeł chce wymazać imię Jezusa, chce wymazać chwałę Jego człowieczeństwa, chce usunąć chwałę czystego życia na ziemi. Chcę usunąć swoją porażkę z Nim. Żebyśmy nie mieli śmiałości chcieć być zwycięzcami. Chcę osłabić nasz instynkt naśladowania Go.
z tym walczy, uda mu się, to wtedy już ma człowieka w niewoli. On wie, że Chrystus przyjdzie tylko po swoich, po tych, którzy do Niego należą. On wie, on dobrze wie, że Chrystus zawsze mówi prawdę. On wie, że gdy przyjdzie, to nie znaki i cuda będą ważyły, tylko czy człowiek żył w czysty sposób, jak Syn Człowieczy żył na ziemi. On mówi, jeśli kto czynił bezprawie, nie znam Cię i nigdy Cię nie znałem, Ty, który czynisz bezprawie. Chociaż masz demony wypędzałeś, ludzi uzdrawiałeś, językami mówiłeś, prorokowałeś. Nie znam Cię, nigdy Cię nie znałem, bo nie chciałeś być jak ja. Nie chciałeś żyć według czystości, czy nie chciałeś? Bardziej podobało Ci się inne rzeczy. A więc Chrystus wróci jako Syn Człowieczy po ludzi według Jego wymiaru. Mamy dorastać do wymiarów chrystusowych. I to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo poważne wezwanie. I wiemy, że diabeł będzie stoczył tym cały czas bitwę, żeby nas zniechęcić do tego. I będziemy przebywać w gronie ludzi, którzy czytając Biblię będą mieli za niewielkie uznanie naśladować Chrystusa, ale będą cytować nam z Biblii. Nie muszę nic czynić, jestem zbawiony. Mogę żyć w grzechach, jestem zbawiony, bo wierzę w Jezusa, wiara daje mi zbawienie. I będą ci mówić takie bzdury, myśląc, że są mądrymi ludźmi. Czy Chrystus grzeszył? A więc kogo chcą naśladować? Mamy przywilej naśladować czystego Syna Człowieczego, Syna Bożego, doskonałego. Jako synowie i córki Boże, zrodzeni z Boga w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu, ciesz się, nabierz godności, bracie i siostro. Dziejmy razem, umacnia się w godności Chrystusowej. Skąd spory właśnie? Z cielesności jedynie mogą wynikać. Szukania własnej chwały, a nie chwały tego, który nas posłał. Chwały Jezusa. A więc każdy z nas przed sądem Chrystusowym stanąć musi, zdać sprawę za uczynki dokonane w ciele, dobre czy te złe. Każdy z nas musi stanąć przed sądem Chrystusa. A On oceni według tego, kim On jest. Bo On powiedział, moje słowo będzie was sądzić. A więc spojrzy na mnie i na ciebie i powie, tak, jesteś podobny do mnie, sługo. Wejdź do radości Pana swego. Nie, jesteś niepodobny do mnie. I wtedy człowiek może mówić, ale robiłem tyle dla ciebie. Jesteś niepodobny do mnie. To wszystko było oskarżone. Nie znam cię. Nigdy cię nie znałem. Tak będzie wyglądał sąd Chrystusowy. Tylko ci, którzy są według Niego, będą tam, gdzie On. Czytamy o tym również w liście do Rzymian. Apostoł Paweł w 8 rozdziale pisze, że Bóg chce mieć nas na obraz swojego Syna. I znowu widzimy Ojca i Syna, którzy działają w tej jednej sprawie, abyśmy byli podobni do Niego. Rzucajmy wszelkie rzeczy, które są starego człowieczeństwa, starego formatu, stare relacje, stare sposoby komunikowania się, stare sposoby rozwiązywania spraw. One nie mają racji bytu w tym Kościele Chrystusa Jezusa. Wszystko według Niego. Wszystko jak On. Apostołowie tak zaczęli zdobywanie innych, żyjąc jak Chrystus, czyniąc to, co zobaczyli, widzieli u Niego. List do Galacjan, 3 rozdział. Czytamy tutaj słowa apostoła Pawła do Galacjan. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę się dowiedzieć od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy tak daremne były, tak liczne wasze doznania, rzeczywiście byłyby daremne? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Słuchanie z wiarą. To jest coś, czego my nie potrafimy sami z siebie. My słuchamy jednym uchem, drugim wypuszczamy. Rozumiecie? Jeśli to nas nie interesuje, to tak wpadło i wypadło. Poszło. Chyba, że coś nas interesuje. Zyski nasze. O, to wtedy zapamiętamy. Ktoś obiecał nam dać to, ktoś obiecał nam przynieść to. O, to będzie to, to musimy pilnować. Tego trzeba dotrzymać.
I potrafimy nawet przycytować Słowo Boże, jak rzekłeś, tak trzymaj. Sami zaś możemy robić, jak chcemy. Używamy Biblii, bo to nam przyniesie korzyść. Ale ludzko często myśląc. Ale Słowo Boże jest bardzo ważne dla mnie i dla ciebie, bo ono przynosi nam korzyść, tylko nie taką materialną, namacalną, tylko inną korzyść. Przynosi nam możliwość życia według życia Jezusa Chrystusa, bo oto Słowo ożywia nas na obraz Chrystusa. Jeśli je przyjmujemy z wiarą, wtedy ono nas ożywia, bo ono jest żywe i skuteczne. I może nas oddzielić od spraw Chrystusowych, abyśmy nie przeszkadzali, nie wodzili. Jeśli ono jest słuchane przez nas z wiarą, wtedy ono skutecznie w nas uczyni to, z czym zostało posłane. Ale gdy my je słuchamy, już mamy taki, wiecie, otępiały umysł studentów. Przyszli na lekcje, siedzą, są niby, oczy otwarte, ale zupełnie ich nie ma. A więc siedząc na zgromadzeniu i zastanawiając się, myślimy, po cośmy przyszli na to zgromadzenie. A Stary Testament już mówił, kiedy idziesz na zgromadzenie do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie. Co to znaczy na słuchanie? Bo również w Starym Testamencie jest napisane, że uważne słuchanie jest lepsze od tłuszczu baraniego składanego Bogu. Uważne słuchanie. Uważne słuchanie. To znaczy zawsze, każdy z nas uważnie słucha tylko wtedy, kiedy ma z tego zyski. A kiedy nie ma, kiedy coś by stracił, to jakoś nie za bardzo. A więc kiedy będziemy uznawać, że zyskiem naszym być jak Chrystus, to wtedy będziemy uważnie słuchać każde słowo, które On do nas mówi, tak? Ale jeśli nie będzie to dla nas zyskiem być jak Chrystus, to będziemy je słuchać i nie słuchać. Ale kiedy będziemy chcieli być jak Chrystus, to każde to słowo będzie dla nas skarbem, bo ono zrobi z nami to, co potrzebne. I wtedy chcemy je słyszeć, chcemy je zachować w sercu. Rozumiecie, Izraelici słyszeli Boga mówiącego, ale poginęli na pustyni. Dlaczego? Bo nie połączyli słów słyszanych z wiarą. I Nowy Testament mówi, ale wy nie bądźcie tacy, wy połączcie to słowo z wiarą. Wy chciejcie być jak Chrystus. Wy chciejcie się uczyć ze Słowa Bożego, co to znaczy być jak Chrystus. Wy chciejcie patrzeć to lustro i zobaczyć, czy jesteście jak Chrystus, czy trzeba się oczyszczać i pokutować z tego, że się nie jest jak Chrystus. Ja niczego złego nikomu nie zrobiłem. Jeśli nie jesteś dla brata i siostry jak Chrystus, to już robisz zło. Bo kto nie zbiera, już rozprasza. To jest stary sposób myślenia. Ja nikomu nic złego nie zrobiłem, bo nie ukradłem, nie zabiłem przecież. Ale kiedy przychodzi Chrystus, jest inny sposób myślenia. Złem jest już nie być jak Chrystus. Przekona świat o grzechu, bo nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Nie wierzą w to, że On przyszedł po to, żebyśmy my stali się jak On. On jest tym nasieniem pierwszym, z którego każde nasienie według tej samej struktury rodzone jest na obraz pierwszego nasienia. Piotr o tym pisze. Z tego nieskazitelnego nasienia urodzeni. Czystego, doskonałego nasienia. Wszędzie spotkamy jego początek, a potem my. My idziemy za nim, a on jest początkiem wszystkiego, co jest doskonałe, piękne, wspaniałe, w czym Bóg ma upodobanie. A my idziemy za nim, za Chrystusem. Jeżeli razem trzymamy się w tym momencie, że za nim idziemy za Chrystusem, wtedy stajemy się jedno. Ale kiedy nie idziemy za jednym Chrystusem, wtedy nie ma jedności między nami. Każdy myśli o jakimś innym Chrystusie. Dlatego wystarczający jest Chrystus, który da mu tutaj to, dobrą pracę, fajną żonę, męża, fajne jakieś układy, wszystko. O, fajny Chrystus, jaki dobry, w życiu mi się powodzi. Czy za takim, który sprawi, że może w życiu ci się nie będzie tak powodzić, ale za to będziesz coraz bardziej do niego podobny, podobną. Chrześcijaństwo to Chrystus, to nie jest religia. Chrześcijaństwo to bycie jak Chrystus. Jak musiał uważnie słuchać Jezus Chrystus, Ojca, skoro przyszedł i zrobił tylko to, co chciał Ojciec. Powiedział, ja nic innego nie robię, jak tylko to, co słyszałem, że Ojciec powiedział mi, że mam głosić i co pokazał mi, że mam robić. Jak musiał uważnie patrzeć, słuchać, żeby dokładnie zrobić to tutaj, tak?
pokazuje nam, jak mamy my słuchać, jak mamy patrzeć. A jak będziemy rozglądać się z różnymi innymi rzeczami, to zgubimy Chrystusa i wtedy na kogo będziemy patrzeć, kogo będziemy naśladować. Wiecie, dzisiaj mnóstwo ludzi wydaje się wspaniałymi chrześcijanami, ale zobacz, czy są jak Chrystus. Wszyscy wybierają się do wieczności, ale zobacz, czy są jak Chrystus, przecież On wróci po swoich. O tym musimy wiedzieć i nigdy tego nie możemy zapomnieć. On wróci po swoje ciało. Adam mógł powiedzieć, kość z kości moja, ciało z ciała mego, będzie moją żoną. Jezus też przysposabia nas na swój obraz, abyśmy byli czyści, święci i nieskalani, bo On taki jest. A więc jak musimy się wyrwać z wszystkich mrzonek cielesności, jak musimy się wyrwać z chrześcijaństwa, które jest skupione na swoim ja, żeby zacząć iść za Chrystusem, żeby tam, gdzie się paru zgromadza, żeby Chrystus był wywyższony, uwielbiony, żeby wszyscy chcieli być jak On, żeby wszyscy pragnęli tego być jak On, żeby nikt nie chciał nawet tracić czasu na cokolwiek innego, jak tylko wykorzystać, aby być jak Chrystus, aby skupiać się na Nim, uczyć się Jego, poznawać Jego, napominać się do Niego, a nie udawane chrześcijaństwo, malowane po swojemu, ale prawdziwe. On musi być realny przed nami, On musi być rzeczywisty, jeśli chcemy być jak On. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście i naśladujecie Go. Znaczy dla was więcej niż wszystkie skarby Egiptu, niż wszystkie rzeczy, które moglibyście nabyć tutaj na ziemi. Dali się oszukać, mamy słuchać z wiarą. Jeśli słyszymy, że Jezus to mówi, mamy przyjąć, to jest wyrocznie dla naszego życia, tak? Nie żyć po swojemu i mówić, tak, ja wiem, napisane jest w Biblii, to i to ja wiem, ale to jest wyrocznia, tak mamy żyć, tak mamy funkcjonować. W liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, 27 i 28 wiersz. A jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc nie przyjdzie oczyszczać kogoś znowu z grzechów, tylko przyjdzie po tych, którzy są czyści, którzy czekają na Niego. Bo jeśli czekamy na Niego, to chcemy być znalezieni jako jacy? Czyści, dbający o swoje szaty, o swoją czystość, o sposób postępowania i działania. Bo wierzymy, że On wróci. Wierzymy, że wróci po tych, którzy są czyści. Dlatego chcemy być czyści. Chcemy się oczyszczać. Chcemy usuwać to, co jest grzechem. By nie trwać w nim. By nie być znalezionymi jako głupcy, którzy czekali na czystego Jezusa z zabrudzonymi szatami. Pamiętamy ten list do Laodycei. Wydawali się sobie bogaci, a byli nędzni, goli, nadzy. A więc ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Kiedy otworzymy drugi list Piotra, więc trzeci rozdział 10 wiersza. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorące nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przez to umiłowanie, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy, bez nagany, w pokoju. Jacy znalezieni mamy być przed Nim? Zobaczcie, to musi nam leżeć na sercu. To On nie jest przeciwko nam. On nie przyszedł nas sądzić, On przyszedł nas zbawić. Jeszcze jest szansa, jest możliwość oczyszczać się, ale nie wolno sobie pozwolić na to, żeby grzech nazywać błędem. No zdarza się i żeby się z tego nie oczyszczać. Bo wtedy zaczniemy nawykowo traktować sobie lekko różne rzeczy, które będziemy czynić, które są obrzydliwością. I mówić, to nie jest takie złe. Skrzywdziło cię to? Ukradłem ci coś? I człowiek myśli, że to już jest wszystko. A spytaj się, a co dobrego mi zrobiłeś? Co dobrego mi zrobiłaś?
Ile dostałem od Ciebie Chrystusa? Ile dostałam od Ciebie Chrystusa? Ile mnie zbudowałeś, zbudowałaś świętością, czystością, naśladowaniem w działaniu? Ile robisz z powodu Chrystusa, żeby mógł oglądać Jego w Tobie, żeby mnie zachęcać? Zachęcajmy się nawzajem Chrystusem. Możemy mówić górnolotne słowa, ale zachęcajmy się naśladowaniem Chrystusa, czyniąc to, co On nas uczy każdego dnia. Wtedy to jest lepsze. Niech Bóg nam pomaga właśnie w tym być. A więc mamy być znalezieni czyści, święci, nieskalani, wiedząc, że On wróci, czysty Syn Człowieczy, ani jednego grzechu. Jego krew oczyszcza. Ale korzystajmy z tej krwi. Nie uznajmy, że możemy sobie pozwalać na różne rzeczy. Niech Bóg nam pomaga zawsze być gorliwymi. Tak jak mówiliśmy, zwyciężamy diabła przez krew Chrystusa. A więc wiemy, że Chrystus chce, abyśmy byli czyści, święci, nieskalani. Drugi Tesaloniczan. Pierwszy rozdział trzeciego wiersza. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdy sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpoczynienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni kary, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwo naszemu uwierzyliście. W tej myśli też się modlimy, zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. A imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Tak czytamy. I dalej mamy, co się tyczy przyjścia. Jakie będą towarzyszyły temu znaki. Ale to, co jest dla mnie i dla Ciebie najważniejsze, jacy chcemy się spotkać z Chrystusem. To jest sprawa priorytetowa. Jacy? Czy czyści, czy w bałaganie? Zdajemy sobie sprawę, że możemy umrzeć też i to będzie też nasz ostatni dzień i to będzie dzień naszego zakończenia spraw ziemskich i z tym wszystkim staniemy przed Panem. A więc każdego dnia trwajmy w czystości. Niech Bóg pomoże nam być trzeźwymi, abyśmy mogli się modlić, abyśmy mogli szukać, dawać się oczyszczać, kosztować z tego, co dostaliśmy w Jezusie Chrystusie. Gdyż wiemy, że On wróci, wiemy, jaki wróci i wiemy, po kogo wróci. To nie jest tajemnica. To zostało nam wskazane w Słowie Bożym. Naśladując codziennie tego Chrystusa, będziemy gotowi na to, co bardzo On chce znaleźć, to znaczy On chce nas wziąć do siebie na wieczność. I gdy będziemy mieli gotowość, z wielką radością On to uczyni. On nie chce nas znaleźć w złu. Nie zależy Mu na tym, żeby nas zaskoczyć. Dlatego ostrzega nas i wskazuje, abyśmy gotowi byli. Gdyż kiedy przyjdzie, w 4:5 1 Koryntian czytamy, przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Kiedy przyjdzie Chrystus, wszystko będzie jawne, wszystko będzie ujawnione. Człowiek może coś próbować ukryć, inni mogą to osądzać, że to jest złe. Pan ujawni, czy to było złe, czy to dobre.
A więc dzień przyjścia Pana jest dniem rozjaśnienia każdej ludzkiej sprawy, naszej sprawy, Twojej sprawy, mojej sprawy, sprawy tego świata. A więc dla mnie i dla Ciebie jest tak ważne, abyśmy wygrali, abyśmy pomogli sobie nawzajem, żebyśmy mieli prawdziwą bojaźń Pańską przed Panem, który wróci, abyśmy przygotowywali się, bo wiemy, że przyjdzie. Wiemy też, że ci, którzy miłują prawdę, będą zachowani od obłędu, który Bóg pośle na tych, którzy przestali miłować prawdę, zlekceważyli prawdę. I wtedy oni uwierzą kłamstwu i pójdą za Antychrystem. Ale ci, którzy miłują prawdę, miłują Chrystusa i chcą żyć w prawdzie, chcą żyć jak Chrystus, oni przejdą przez te doświadczenia i nadal będą na tej ziemi, kiedy całe szaleństwo będzie przeciwko Kościołowi. Wróg nie będzie mógł usunąć z tej ziemi wszystkich naśladowców Chrystusa. Będą tu żyjących, którzy będą gotowi wyjść naprzeciw Chrystusowi razem z tymi, którzy powstaną z martwych, aby razem wyjść naprzeciw tego, który wróci. Pamiętając o tym nieustannie, przypominajmy sobie, oczyszczajmy się. Kto czysty, niech się oczyszcza, niech pilnuje swojej czystości, kto brudny, niech się brudzi. Ale lepiej niech, widząc swój stan, niech przyjdzie do Pana i pokucie oczyszcza się w krwi baranka. A więc wiemy bardzo ważne rzeczy. One nie mogą być dla nas jako jakaś wiedza dodatkowa, ale muszą być dla nas jako wiedza pierwszorzędna, która powoduje, że my w ten sposób dlatego żyjemy, nie inaczej. Więc wiemy, że wiara jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiemy, że potrzebujemy wierzyć w to, co powiedział Chrystus, żeby się przygotowywać, bo jeśli nie wierzymy w to, co powiedział Chrystus, to my żyjemy w takim stanie, jak żyjemy i mówimy, że jest dobrze. Ale jeśli wierzymy temu, co powiedział Chrystus, to my przygotowujemy się na to, żeby być czystymi. Wiara okazuje się w działaniu, w przezwyciężaniu świata, w poddawaniu się temu, co słyszy. Ewangelii Jana w 5 rozdziale, 24 i 25 wierszu czytamy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Zobaczcie, jeśli my mieliśmy otwarte uszy, żeby słuchać Jezusa, chodząc tu, jako chrześcijanie po ziemi, to będziemy mieli otwarte uszy, nawet jak umrzemy, żeby usłyszeć, jak wezwie nas do powstania, kiedy wróci. Ci, co usłyszą, żyć będą. A więc musimy mieć codziennie czyste uszy, słyszące słowa Jezusa. Czyste serce, żeby te słowa zachować. Czyste dłonie i czysty instynkt życia, żeby żyć według tych słów. Mimo przeciwności, jakie napotkamy, aby było dla nas cenniejsze życie Chrystus niż życie, jak kiedyś żyliśmy w starym życiu. Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. I Pan Jezus powiedział, kto przykłada rękę do pługa, niech nie ogląda się wstecz. Mamy jeden obraz mieć przed sobą wszyscy razem. To jest obraz Chrystusa. A więc mamy się przygotowywać. Wiemy, jaki wróci. Wiemy, po kogo wróci, tak? To jest to poznanie, które pozwala nam być zbawionymi, korzystać ze zbawienia. Nie po to, żeby tylko wiedzieć, ale po to, żeby z tego korzystać. A więc gdybyśmy dzisiaj mieli zastanowić się, co to jest grzech i myśleć tak razem, co to jest grzech, żebyśmy wiedzieli, żeby tego w nas nie było. Grzechem jest zaakceptowanie innej woli niż wola Ojca. To jest grzech. Jezus nigdy tego nie zrobił. Powiedział: ja nie czynię swojej woli, ale wolę tego, który mnie posłał. A więc grzechem jest już zaakceptowanie innej woli.
Adam i Ewa właśnie już wtedy popełnili, kiedy zaakceptowali wolę diabła, odrzucając wolę Boga. Kiedy my w swoim życiu zaakceptujemy inną wolę niż wola Ojca z nieba, wtedy już zaczynamy grzeszyć. A ujawnienie na zewnątrz to już jest krótka sprawa. Dopuszczenie tego do swojego myślenia już jest grzechem. Bo co innego, gdy diabeł nas kusi do tego, żebyśmy wystąpili przeciwko woli Bożej, to jest co innego, a co innego zaakceptowaniem innej woli niż wola Boga. A wola Boga jest wyrażona w Jego słowach. Wola Boga jest wyrażona w tym, kiedy mówi: oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Jak słuchamy Jezusa? Jak bardzo gorliwie słuchamy Jezusa? I to jest właśnie to, czy Jego słowa nas porywają, pociągają, zachęcają. Stają się czymś oczywistym, że tylko tak chcę żyć, nie inaczej. To potrzebne nam jest właśnie w każdym pokoleniu. Bohaterowie, którzy mają charakter, którzy mają godność naśladować Chrystusa, którzy odrzucą wszelkie zło, które by ich prowokowało do nienaśladowania Jezusa. A jeśli by zrobili coś, to Go przeproszą i poddadzą się oczyszczeniu. Przyjmą przez wiarę oczyszczenie i pójdą dalej, by już tego nie robić. Uczmy się naśladować Jezusa. Wiele rzeczy, wydarzeń, wielu ludzi mniema o sobie, że są chrześcijanami, a żyją wbrew temu, co powiedział Chrystus. Ich obraz odpycha, raczej nie przyciąga do Boga. Kiedy spotkamy Jezusa, On wszędzie mówi: ja tylko to czynię, co chce Ojciec. Ja sam od siebie nic nie czynię, tylko to, co chce Ojciec. I my powinniśmy też. My nic od siebie sami nie czynimy, jak tylko to, co chce Chrystus. I nic innego nie mówimy, jak tylko to, co mówi Chrystus. A wy mówcie, jak Słowo Boże mówi. Więc dla mnie i dla ciebie jest to czymś bardzo ważnym, aby sobie to zapamiętać. Zaakceptowanie innej woli niż wola Boga, Ojca, jest już grzechem. Sposób rozwiązania jakiejś sprawy, kiedy wiemy, jak Bóg mówi, żebyśmy to zrobili, a my zaakceptujemy inne rozwiązanie, już jest grzechem. Wtedy już tylko dążymy do tego, żeby to wykonać. Już później, jak zaakceptujemy, to już jest droga do wykonania. List do Rzymian, 5 rozdział. Od 12 wiersza. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Tak jak jeden człowiek wprowadził nas w grzech, tak drugi człowiek, Chrystus Jezus, wprowadza nas w uświęcenie. Oddziela nas od grzechów i wprowadza nas w świętość. Wyprowadza nas z miejsca odstępstwa do społeczności z Bogiem. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem. Dlatego tu Paweł mówi o człowieku Chrystusie Jezusie, pokazując Jego człowieczeństwo jako to, co jest początkiem rozpoczęcia nowego życia, życia według woli Ojca w niebie. Albo jeśli przez upadek jednego i nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków.
Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Wywyższony, wspaniały. Musimy podziwiać Jego wspaniałość, rozkoszować się chwałą Jego decyzji, Jego odpowiedzi. W jaki sposób powiedział, on musi być dla nas kimś fascynującym. Wtedy będziemy chcieli go naśladować. A jeśli to jest taki zwyczajny ktoś tam, mówimy o nim, ale w codzienności to możemy sobie żyć tak czy inaczej, to zgubimy się. On musi być dla nas bohaterem. Ten, który będąc tu na ziemi, wygrał z diabłem wszystkie bitwy. Musi być dla nas bohaterem, którego będziemy chcieli naśladować, aby za nim idąc wygrać bitwę. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. I możemy z tego usprawiedliwienia korzystać przez wiarę, należąc do Niego, do nowego człowieczeństwa należąc, do nowych planów, nowych pomysłów, nowych działań. Wszystko nowe stało się. Stare przeminęło. Do nowości. Jeśli będziemy chcieli należeć do nowości, to Chrystus jest tym, który po to właśnie przyszedł. A jeśli będziemy chcieli stare życie prowadzić, to nie ten Chrystus. To Antychryst tak przyjdzie. Pozwoli stare życie prowadzić i czuć się sprawiedliwym, świętym, wspaniałym. Ale to nie jest Chrystus. On przychodzi uwolnić nas z naszych grzechów, abyśmy nowe życie prowadzili. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Piękne, prawda? Jak uważnie słuchaliśmy, to coś wspaniałego słuchaliśmy. Słuchaliśmy o naszej śmierci i naszym zmartwychwstaniu, o wspaniałym każdym dniu dzięki Chrystusowi Jezusowi, o nowych, całkiem innych planach niż mieliśmy żyjąc w grzechach, o innej radości niż mieliśmy żyjąc w grzechach, o innej wieczności niż mieliśmy żyjąc w grzechach. Wszystko stało się inne. Staliśmy się świątynią. Wszystko inne. Tak jak On jest świątynią, żywą świątynią, chodząc po tej ziemi. Mówi, zburzcie tą świątynią. Świątynią, a ja w trzy dni ją odbuduję. Może spójrzmy na jedną taką rzecz jeszcze. Dzieje apostolskie, 26 rozdział. Od 9 wierszy. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, a głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światło z nieba jaśniejszą niż blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać.
A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy. A więc widzimy posłanie tego zdobytego człowieka, wyrwanego z krainy ciemności, wprowadzonego do krainy światłości. I z czym on zostaje posłany? Aby otworzyć oczy tych, którzy są w ciemnościach. Odwrócić od ciemności do światłości, aby zaczęli widzieć. Aby zaczęli widzieć kogo? Jezusa Chrystusa. Stąd Paweł mówi, wymalowałem obraz Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. A więc zadanie posłania jest to, aby odwrócić ludzi od ciemności do światłości. A więc ten, który idzie, musi pierwszy chodzić w światłości. Jeśli ma kogokolwiek odwrócić od ciemności do światłości, musi więc chodzić w czystości, uświęceniu, w należeniu do tego Pana, który posyła. Wiemy, że co wspólnego ma światło z ciemnością. Następnie od władzy szatana do Boga. Po to, żeby ludzie uwolnieni zostali od władzy szatana, poddając się władzy Boga. Po to jest to posłanie. Zobaczcie, że tu nie chodzi o jakąś religię. Chodzi o uwolnienie, o odsunięcie człowieka od swojego niebezpieczeństwa, w którym człowiek idąc każdego dnia może zakończyć swoją wędrówkę w swoich grzechach. Dlatego Bóg posyła, aby odwrócić od ciemności do światłości. Pamiętamy, że ten, który grzeszy w ciemnościach, jest Słowo Boże mówi. I ten człowiek nie może mieć społeczności z Bogiem. Ale gdy trwamy w oczyszczeniu, krew Chrystusa oczyszcza nas, wtedy mamy społeczność z Bogiem. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. A więc, żeby zostało im przebaczone to, jak żyli. Aby rozpoczęli nowe życie. Po to jest Ewangelia posłana. I po to my usłyszeliśmy Ewangelię, aby z ciemności być przeniesieni do światłości, spod władzy szatana do władzy Boga, oczyszczeni ze swoich grzechów, aby żyć w uświęceniu każdego dnia. Czyż nie jest to piękne, co uczynił dla nas Bóg? Żeby gdy wróci Jego Syn, byśmy znaleźli Nim, byli święci, gotowi na to, by pójść na wieczność do Niego. Zobaczcie, jak Bóg się nad nami zmiłował. Wykorzystujmy czas. Nie dajmy się zwieści oszukać. Nie marnujmy czasu na mrzonki. Wykorzystujmy go w tej dobrej sprawie, aby kosztować z tego słowa, które mówi do nas Chrystus. Aby przyjmować to słowo każdego dnia i oglądać to Boże działanie w Tobie i we mnie. Jak Duch Święty uwielbia Syna Bożego, Syna Człowieczego w Tobie i we mnie, pokazując wspaniałość Jego. Niech chwalebny Syn Boży i Syn Człowieczy napełnia Ciebie i mnie nieustannie taką śmiałością, odwagą, by chcieć być jak On. To jest bardzo ważna odwaga na tej ziemi, by chcieć być jak Chrystus, by nauczyć się, jak deptać po tych wszystkich rzeczach, które kiedyś by nas zdobyły i odebrały nam rozum, jak za nic je poczytywać. Później Paweł pisze, te rzeczy świata używajcie, jakbyście ich w ogóle nie używali, gdyż przemijają te rzeczy świata. Ginie to wszystko. To, co też i Piotr mówił. I wszyscy apostołowie o tym nas uczyli. Pamiętajmy, że kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, to on przygotować przyszedł drogę dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeby ludzie byli przygotowani, żeby
przyszli, aby przeżyć chrzest upamiętania. Ale teraz, gdy my jesteśmy jako Kościół już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, przyszedł Duch Święty, żeby przygotować nas na spotkanie z Chrystusem, aby wprowadzić nas we wszelką prawdę, aby nas kształtować, ożywiać na obraz Bożego Syna, Syna Człowieczego. On przygotowuje dzisiaj, Duch Święty i oblubienica razem mówią: przyjdź. Przygotowuje Kościół, Duch Święty dzisiaj, przygotowuje nas na spotkanie z Synem Człowieczym, abyśmy byli gotowi. Widzicie, jakie to jest ważne, gdy już rozjaśni się całe niebo i blask okryje całą ziemię. To jest blask Syna Człowieczego, wracającego tutaj w chwale swojej mocy, jak sam o sobie powiedział. Kiedy ten blask otoczy całą ziemię, wtedy my wszyscy, którzy żyjąc w Jego światłości, będziemy radować się, mogąc wyjść Mu naprzeciw, łącząc się z tym, który sprawił, że przestaliśmy żyć jak świat, jak ludzie, którzy nie znają Boga, zaczęliśmy żyć zgodnie z wolą Boga. Niech Pan będzie z Tobą i ze mną w tym najważniejszym dla nas działaniu, abyśmy wszyscy chcieli być jak On. Niech wsparcie Pana będzie w Tobie i we mnie. Niech Duch Boży czyni to jako oczywisty dowód, bo to jest owoc Ducha Świętego, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa, że mamy charakter Chrystusa i że czekamy na powrót Chrystusa, gotowi, aby się z Nim spotkać, abyśmy mogli z czystym, szczerym sercem razem z Duchem Świętym móc powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu, Kościół czeka na Ciebie. Amen.